Jutro będzie rajd rowerowy, rowerem po zdrowie, z gwiazdami, medalistami, kolarskimi medalistami olimpijskimi, Mieczysławem Nowickim i Tadeuszem Mytnikiem w rolach głównych. Oni pojadą, będzie można z nimi w takim rajdzie, w tempie spacerowym oczywiście, przejechać się w Kłodawie, odbyć takie spotkanie, gdzie będzie można zrobić zdjęcie, porozmawiać, zapytać o ich sukcesy zawodowe, ich kariery, o przebieg. Tu muszę powiedzieć, że pan Mytnik jest wyjątkowo w kwiecistej wypowiedzi, na pewno będzie miał tłum chętnych do posłuchania. No, moja skromna osoba będzie brała udział w tym rajdzie. Zobaczymy, może jeszcze mała niespodzianka nam się uda, ale czekam na potwierdzenie znanego też sportowca, który weźmie udział. I tu nie muszę powiedzieć, że oczywiście wielkie podziękowania dla Gorzowskiej Rady Seniorów na czele z panem Andrzejem, który tak naprawdę świetnie działa, świetnie promuje tą imprezę i myślę, że jeżeli tylko pogoda nam jutro dopisze, to będziemy mieli wspaniałą imprezę. Startujemy jutro w sobotę o godzinę 11 z Parku Słowiańskiego. Jedziemy trasą przez Chwalęcice do Kłodawy. Tam w Goku następuje to spotkanie, a potem wracamy na miejsce. Przy spotkaniu zapraszamy na herbatę i kawę wszystkich chętnych, także mam nadzieję, że będzie to fajne spotkanie, nie tylko takie w sali, ale też właśnie kiedy będzie można się troszkę poruszać. Pana Andrzeja poznałem parę lat temu i byłem bardzo zaskoczony, że jest w nim tyle energii, a pokazują, że wśród naszych wszystkich seniorów jest wiele energii i tak naprawdę jako społeczność fajnie, kiedy możemy robić to wspólnie, kiedy miasto znajduje i daje takie możliwości, żeby powstawały przedsięwzięcia dla tej części naszego społeczeństwa. Tylko się cieszyć, że możemy to robić wspólnie, a przy takiej okazji jak jutrzejszy rajd, te pokolenia będą mogły się ze sobą spotkać, i młodsze, i starsze, i wspólnie się kawałek przejechać rowerem.